Cześć, witam Was we wtorek. Dzisiaj pogoda wygląda na to, że będzie ładnie, nigdzie nie jadę, robię cały dzień u siebie. Mam nadzieję, że temat murłat zostanie dzisiaj ugryziony, a czy tak będzie, to zobaczymy. Na razie pierwsze co wezmę, to tarczę na flexa i lekko poczyszczę jakieś tu dzieruszki, jakieś odstają. Takie o tutaj jak flaczki czy coś, to tą lekko się wyszlifuję to na początku jedną i drugą stronę, przelecę na szybko. No i później będziemy mierzyć i patrzeć, jak te szpilki wychodzą, czy mniej więcej wyjdzie na środku nam jakaś tak, żeby murłat starczyło, że jak po prostu upierdzielimy jedną i z jednej i z drugiej strony tą. Bo po prostu murłatę tutaj na ten zakład, to żeby starczyło nam z obydwu stron, wtedy jak umieścimy ją na środku szpilki. Oczywiście lipa pierwsza z rana, mówię, założę ten w końcu łańcuch. Zakładam łańcuch, prowadnicę mi nie wchodzi, mówię, co jest, patrzę, a to 1,3 mm, a nie 1,1 i dupa. Także muszę odesłać, więc dzisiaj ten zakład będziemy wycinać zwykłą piłą i dłutami. No a zaraz ogarnę łańcuch następny i przyjdzie ten 1,1, tak już pisałem ze sprzedawcą, mają na stanie, także tylko tak będę musiał zrobić, żeby to od razu mi wysłali, czyli zakupię drugi, a oni mi odeślą pieniądze, jak dojdzie ten, który im wyślę z powrotem, bo no bo inaczej lipa będzie, no. Co zrobić? Także tak, takie sprawy. Zabieram się za działanie z tym betonem, lekko przeszlifuję, żeby po prostu nic tu nie wypuklało nam tego i dużo tu nie ma, tylko te o lekko, delikatnie tak. Też nie ma też co za dużo świrować, ale jak gdzieś tam lekko podchodzi, to się to po prostu zrobi. Tak, o, tylko. Może wziąłem sobie poziomicę i tak z poziomicą przechodzę całość, żeby sprawdzić, czy gdzieś tam coś nie. Akurat chyba tutaj ten. Leciutko wtedy, bo to pod tą deseczkę trochę wlazło, gdzieś tam było wyżej, gdzieś tam niżej. Wiadomo, że przy dociskaniu tym to też to w drewnie się wciśnie trochę, ale lepiej przygotować. Dużo czasu mi to nie zajęło, a będę pewien, że tu żadnej muki nie zostawiłem czasem. Słuchajcie, mierzę sobie teraz i tak wychodzi mi 6,62,4 tutaj z 13,24 na pół, czyli jakbym 8 mm miał szerzej cały budynek teraz w tym momencie jak ten. Że tu mamy środeczek i to samo idę zrobić z drugiej strony, zobaczymy jak tam to wyjdzie. Sześć, 62 też, zobaczcie, też tu będzie, kurde, po środku tego, czyli tu jest też jakaś tam, ile tu jest, no z 6-7 mm takie. Właściwie, więc możemy tak naprawdę te łączenie zrobić tutaj. Mamy 14, to ja będę za tym, żeby zrobić 28 łączenie, ten zaciosik, podwójną grubość i tyle. I wydaje mi się, że jakiś zaciosik, co ja gadam. Czyli powiedzmy, że nasze, o, tutaj musi być tak, ta płata musi być dotąd, a druga musi być dotąd, o, żeby na środku nam wyszedł ten. I tak to będzie wyglądać. Dobrze robię? 14 i 14. Tak. No chodź tu, kurde. Słaby ten ołówek, muszę sobie wyposażyć takie, jak chłopaki tam mają. O. No i tu musi przyjść nasze murłaty, także to naprawdę przesunie się. Jeszcze sobie tylko to sprawdzimy teraz, żeby nie było. Tylko milimetrówki chyba braknie, czy nie braknie. Nie braknie, bo wiem, że tu musi pójść metr za ten. Poza mur, jeśli dobrze pamiętam. Ona. Więc tu będziemy mieli 6, po co ja to łapię znowu? No mamy 6,62. 6,62 mamy tutaj i dotąd nam musi ona sięgnąć, czyli trzeba dodać jeszcze do tego 45, no to mamy 7,03, coś takiego, 7,03, no i tam metr, no to na styk wyjdzie, a ta już będzie krótsza, także ta już będzie lepiej. No dobra, no to nic, tu nie ma co zbytnio filozofować teraz, tylko trzeba brać się za wycięcie tego zamka.
Najpierw na 70 z tej strony, żebym mógł sobie, że miał już ten koniec tak naprawdę zrobiony, nie będę musiał jej całości tak naprawdę przecinać. I później tylko zrobimy od góry odcięcie, odmierzymy sobie te 28 cm i będziemy ciachać od drugiej mańki wtedy. No i dobra, to mamy i teraz z tego punktu mierzymy 280. Ciekawe, czy to w kącie poszło w ogóle. No zaraz to sprawdzimy, zresztą będziemy przerzucać, ale chyba tak. Zresztą jak to mówią, to nie meble, tak? To nie meble, 280, gdzie mamy metrówkę, teraz tutaj gdzieś była. Ciachamy sobie 280. To będzie tutaj, o. Chcę drugi kątownik, kurde, przynieść. Tak naprawdę, nie? No, słabo będzie tak z tym. Czyli to będzie nasz dół. No, powiedzmy, że jest w kącie, a to będzie nasza góra. Czyli do tego momentu będziemy ciachać. Teraz, ciekawe jak tu mi poszło, czy to jest... Powiem wam, że przez to, że ta piła już trochę po przejściach jest, no tu mam takie 70, kurde. Chciałem mieć 69. Dobra, o milimetr nie będziemy się kłócić. Czyli dotąd lecimy. Teraz przerzucamy ją tutaj dalej. Cyk. I dotąd teraz tutaj. Czyli tam nam dół zostanie, a to będzie górą, tak jak chcieliśmy. Czyli pierwszy będzie, wiadomo, dolny. Tutaj czy jest sens tu rysować? Nie ma sensu, lecimy po linii. No i teraz walę sobie krech takich wzdłużnych od cholery, żeby to później dłutem ładnie wyskrobać. Może przyniosę sobie ten pad jeszcze z papierem, żeby ładnie sobie go dopracować i takie będą sprawy. Dobra, to lecimy, tylko wezmę sobie słuchawki jakieś. Tam mam, bo trochę tego cięcia będzie teraz. No i dobra, lecimy z tym. Ta trochę trzeszczenia trochę mi z tym zejdzie. Tu jakiś sęk w środku jeszcze sobie szedł, pierdzielony. Nie robię tego tą piłą, bo ten łańcuch mój jest taki zajechany trochę i naprawdę mogą być z tego problemy, więc nie chcę sobie spieprzyć czegoś i później się będę wkurzał. Akurat sęk piękny, kurde. Trochę mi z tym zejdzie, żeby to doprowadzić ładnie. Dobra, to lecę i się bawię z tym, żeby to wyprowadzić teraz. Kiedyś miałem szersze dłuto jeszcze chyba. Coś mi się wydaje. Idę znaleźć. Dobra, mam prawie wyskrobane to. Nie za dużo, żeby nie wywalić z tego. I przyniosłem sobie tarczę tą z papierem. Zobaczymy, czy ona coś tutaj nam da. Elegancja. No i będzie pięknie. Tak naprawdę fajna sprawa. Także dzięki Sławek za podpowiedź z tą tarczą, rzeczywiście już się przydała. A to dopiero początek. Dobra, drugie mam zrobione to zacięcie. Teraz przechodzę, od razu robię te dwa następne tak naprawdę, bo to bez różnicy jest. Tylko tyle, że będę musiał pierw ułożyć tą pierwszą tutaj i tam tak samo. I dopiero wtedy jakby odmierzać od końcówki tej. Przecież mógłbym to od razu zrobić tak naprawdę, kurde, ale nie, lepiej nie, bo to nie wiadomo jak się ułoży. Czyli od tej końcówki później będziemy mierzyć do szpilki pierwszej i później, albo od tej nawet.
jak będzie nam się dobrze schodziło, ale to będę teraz mierzył tak, bo nie wiem, czy dokładnie mam tutaj, czy ja mam tu 280 równe, bo może być, że gdzieś tam mnie poniosło i ciutki więcej, więc przy wycinaniu trzeba będzie na to zwrócić uwagę, żeby później tutaj, o, albo tutaj nie było po prostu szpary jakiejś tam dużej, nie? Tam jakaś minimalna pewnie i tak będzie. Mam tu 280, takie kurde, jeden bym powiedział, no. 80,5 tutaj, gdzieś tam jak piła ucieknie czy coś. Jeszcze chyba większe dłuto jakieś muszę sobie ogarnąć. A to będę przymierzał sobie, tu też mam takie 281. No, także idę teraz robić to. I co? No i będziemy mieli to gotowe, wtedy jakieś siadanko może. I trzeba będzie szpilki zaznaczać i ciachać to. Dobra, mam zrobione te cztery. To teraz by przydało się zacząć coś mierzyć, nie? Wypadałoby, inaczej to nie wyjdzie. Najbardziej się obawiam, powiem wam, tego cięcia, tego wiercenia przy następnej. Żeby to dobrze wymierzyć, kurde, później jak ta przyjdzie, bo stąd to nie powinno być żadnych problemów tak naprawdę. Ale jak przyjdzie mi następna i trzeba będzie ją mierzyć, gdzie to było, kurde? Stąd tutaj. Że to dobrze wymierzyć, żeby to dobrze na ten zakład wyszedł, bo na zakład chciałem zrobić jak najlepiej, a jak gdzieś przestrzelę to i tak nie dojdzie mi, bo później będzie lipa. No zobaczymy, jak to będzie, kurde. Dobra, na razie sobie odkręcę te nakrętki i przygotuję co nieco. Wiatr się trochę zerwał. No i co, trzeba położyć sobie metrówkę, ułożyć sobie belkę i po kolei do niej jechać. Pisywać do tych boków będę się zapisywał, a później będę musiał zrobić 7 mm od tego jeszcze, żeby ten, no inaczej chyba nie mam zbytnio wyjścia tak naprawdę, więc sobie pozapisuję te wymiary gdzieś na kawałku deseczki albo na czymś. Mam tutaj jakąś deseczkę, ołówek biorę i zapisuję po kolei. No i zaraz będziemy to przenosić na mruatę 135. Tylko jeszcze, żebym naostrzył ten ołówek nieprzygotowany. Ja nie wiem, co to jest, do cholery jasnej. Gdzie jest mój nożyk? Tutaj jest mój nożyk. Zrobię od razu tą i drugą też sobie od razu rozmierzę, żeby to miało już sens po prostu, nie biegać trzy razy. Jeśli chodzi o wiercenie, to tylko wkrętarka mi pozostaje. Miałem główkę zamówić, kurde, i zapomniałem główki zamówić, by było łatwiej tym większym dewaltem. Ta czy się nie będzie grzała, bo to trochę dziur jest do nawiercenia. Zobaczymy. Słuchajcie, jełob ze mnie, bo mogę sobie od razu dodawać przecież siódemkę do tego wymiaru i będzie z głowy, czyli jak tu jest 1,3,5, to będzie 1,4,2 i tyle. I od razu będę miał to przekładać, będę mógł to przekładać na sobie na ten, jak to się nazywa, no na murłatę, a nie tam kombinować. No 1042 czy 1049, 1049. I tak to będę robił teraz, będzie łatwiej. Tu mamy 1943, a to mamy 195. 1049, tutaj, żeby się tego nie pomylić, nie? Nie wiem, czy potrzebuję wam, powiem, nie walę tutaj kreski kątownikiem, no bo po co? Szkoda czasu tam naprawdę, i tak tutaj mniej więcej na środku maluję i jest git. 1950. No i tak po kolei. No to tu mamy i teraz tak, odejmujemy sobie 51 mm, tak jak mówiłem wczoraj. Chyba dobrze mówiłem, nie? Żeby nie spierdzieli. Tu mamy 140, zostaje nam po 50 od krawędzi tej, a tu mierzyliśmy od sznurka, czyli 51 od tego, co mam tu zapisane, i musi nam wychodzić to jak trzeba. Czyli tak, 123 minus 51 to będzie 72. 72. I tutaj podchodzimy i zaznaczamy 72. A, 2. Gdzie? 1,
1 i 2. I tu mamy nasze wiercenie. I tak, teraz dlatego mierzę od tej krawędzi, ponieważ ona pójdzie tak o, więc trzeba to tak mierzyć, nie? Od tej o, nie od tej, żeby się nie walnąć, i to lepiej dwa razy sprawdzić niż później ten, niż później, a przecież tu nie było 120, nie, też było 123. Następny też 123, czyli tu nie mamy zbytniej różnicy, czyli znowu 72. Tutaj o. Dobra. I tak jadę po kolei. Kurde, zastanawiam się, może... Nie no, zaznaczę obydwa od razu. Żeby nie było, że gdzieś coś spierdzieliłem. Przymierzyć pierw jeden, zanim na wierce drugą, nie? Bo to... Wiecie, jak to jest. Dobra, tu mieliśmy to. Tu mamy teraz 128 minus 51, to jest 77. No i jedziemy tak dalej, nie? Po kolei. Nie mam szesnastki. Zobaczymy, jak to będzie szło i może, nie wiem, wezmę szesnachę pióro i piórem szesnachą później przelecę przez dziurę. Ale na razie zobaczymy, jak to będzie szło. Tak o. Tragedii nie ma, kurde. Kurde, nie wiem. Ta nie ma szans, żeby starczyło. Pizdziec. Dokładnie. Czym też mniej dokładnie, to po prostu wezmę sobie tak. Tutaj, tam też będę musiał podłożyć. I przerzucę sobie ją na do góry kołami. Nie chcę mi się tu bawić, jakieś rozcinanki, pierdoły, a później to lipa z tego wyjdzie. Więc lepiej wolę podłożyć tutaj sobie. O, żeby nie wisiała za bardzo, żeby to się zgadzało mniej więcej. Cyk. I teraz tą murłatę wywrócimy na tą folię, przewiercę w drugą stronę dziury i będziemy, powinniśmy to mieć tak jak trzeba, a tamto już zaznaczymy od metrówki resztę i też powinno to wejść i zagrać, tylko musi być tak koło 50, chociaż nie musi być koło 50, no ale tak spróbujemy zrobić, żeby było koło 50, tam nie wystawała, a z tej tylko odetniemy później i będzie po temacie. Okej, słuchajcie, tu już trochę rzeźbię, ale ten, jaki jest plan? Gadałem z wujkiem, nie jadę do tego dzisiaj kopać, także zaraz pakuję się w samochód i lecę, żebym jeszcze zdążył po córkę w drodze powrotnej i gonię na hurtownię. Trzeba jechać i ogarniać temat folii, żeby to była folia. Dzisiaj lecimy do oporu, aż to skończymy. Jestem z powrotem, mam folię, wszystko jest, wziąłem też 16 wiertu, słuchajcie, bo nie miałem, a mówię, jestem w hurtowni, to wezmę, rozwiercę trochę te dziury szesnachą i będzie git. Tu jeszcze odwaliłem, zobaczcie, jaką manianę na końcu, zabrakło mi folii, nie wiem, jak ja to wyliczyłem i muszę tu dać na zakład ten kawałek, niestety, nie wiem, miałem na zakład niby założone pod ten, no niewystarczająco widocznie i tyle. Albo tu za dużo wypuściłem, czy nie? Nawet nie patrzałem. Nie, no też nie. Za krótko uciąłem po prostu. No nic się nie poradzi, trudno. Dobra, zmieniam wiertło na szesnastkę i przelecę sobie na szybko te wszystkie dziurki i może spróbujemy wrzucić. Zobaczymy, jak to będzie szło, bo mnie to ciekawi. Przy okazji sobie urozmaicę. Z tej strony pierw przelecimy. Najwyżej tą całą zrobimy, a później drugą. Czy coś, no zobaczy się. Chyba numer jeden. Tak, żeby tylko muru nie przewrócić, widzę, że mi wisi w dobrą stronę tak naprawdę. O kurde, jak ja wysiądę, ja pierdzielę. Nie będzie zbyt ciekawie. Gdzie ta ostatnia dziura? Jeszcze musi iść w tą. Będę musiał przodem wysiadać. No niestety. Jeszcze. Im wyżej sobie zostawię, tym lepiej, bo będę miał czasu więcej. Gdzie jest ta dziura? Tak by było mniej więcej, nie? Dobra, to na przeciwwadze sobie to wezmę, tylko... Ach, kurde. Nieprzemyślane to zostało. Żeby tędy wyłazić, nie? Będę musiał się odwrócić z drugiej strony z następnym. Dobra,
Lecę na górę. No teraz tak, dupa już widzę. Dupa zbita, bo to musi iść aż tutaj. A ja tyle sobie nie poluzuję. On już tutaj mi zabrał. Pierdzielony. Nie. Dobra, będzie powtórka, powrót. I chyba się odwrócę, wiecie? Bo kurde, będzie tak lipa z tym wsiadaniem. Dobra, i będę musiał założyć to wyżej teraz. Z tego powodu, że nie mam tyle pola do popisu, jak jest na krótko i nie będę mógł zbyt wiele ugrać. Kurde, ta folia tu się będzie podwijać pewnie. Ale to ją sobie odwinę jakoś. Dobra. Idę na dół, próba numer 2. Okej, staram się coś tutaj tworzyć. To troszkę musiałbym dać w prawo. Nie ma kto mi tam dać w prawo. Patrzę tutaj, jak ta dziura podejdzie. No chciałaby, gdyby ta tak wysoko nie weszła. Też tu jest. Kurde, 16, powiem wam, że dużo luzu daje. Jak teraz tak patrzę, to se powoli schodzi. Tak bym musiał, bo na to będę musiał tak czekać sobie. No to powoli ramię będzie się schodzić. I tak chcę to celować po kolei. O właśnie tak. No dajesz. Niedużo tu brakuje, kurde, młotka mi trochę brakuje. Żeby lekko nagiąć. Nacelować w sensie tym prętę. A tu niedużo brakuje mi, kurde. Jeszcze chwila. O właśnie tak. I teraz niech se zjeżdża w dół. Tak będę musiał robić po prostu. Tu zwłaszcza, że jest wygięte te drewno. No dawaj szybciej, nie celaku. No tu już zaraz będzie mi na następnych siedzieć. O, już siedzi, kurde. A, wyszło, co za dziadostwo. No, będzie z tym zabawy chyba. Coś mi się wydaje. Tym bardziej, że już tutaj mi siedzi teraz. Chciałbym naciągnąć to na to. O, coś takiego. Nie, będzie lipa, powiem wam. Czeska lipa będzie. Ja pierdzielę. Nie, muszę iść podnieść do góry trochę. Jeszcze raz. Nie wyczułem tematu. Młotek chcę podać od razu. Żeby mógł sobie lekko puknąć w pręta i go nagiąć. Żeby on wlazł. To idę jeszcze raz do góry. Trochę dać i zaraz wracam. Dobra, jestem z powrotem. Tamten wlazł. Teraz muszę czekać, że trochę sobie poopada, więc będę starał się teraz wykorzystywać to opadnięcie. Tu sobie nacelowałem już. Tak, żeby tylko się nie wyśliznął i tu będę miał chwilę na następnym wtedy, nie? Dobra, wlazł tutaj. Młotek mam na tym, jak coś to będę po prostu celował, żeby go. Tu widzę, że widać, że jest nawet przekrzywiony lekko. Tak wsiądzie sobie jeszcze. Trochę. Żeby dawało się na. O, naciągać tak. No i dobra, metalak współgra ze mną. Trochę mi to zajmie pewnie. No ale spróbujemy jakoś to tak włożyć. O, mamy kolejną. Teraz mamy chwilę, żeby na następny ogarnąć. Ta już nie powinna zlecieć. Jeszcze muszę to iść to po ten, jak to się nazywa, po impregnat, bo zanim te następne dawał. No i ta też wlezie. Tylko teraz będzie naginanie, nie? Z tego powodu, że tam było ten. Mam tylko nadzieję, że ona mi nie wleci. O kurde, tu już siedzi. Pierdzielona. No właśnie, i tu już będzie. Dobra. Tu już będzie coraz gorzej, ona coraz szybciej będzie szła chyba. Ale mi się przekrzywia, pierdzielona.
siedzi. Żebym zdążył linkę zdjąć jeszcze. Dobra. Prawie. I na tych ostatnich dwóch teraz ta folia, żeby też się mi nie podgięła. O kurde, to muszę przez to wygięcie to jest wszystko. Aż tyle tu ja jej tam nie dam. W tamtą stronę. Trzeba naciągać to. Ewidentnie. O, chyba. Na tamtej siedzi jeszcze. Na ostatniej. Dobra, na słowo honoru nam to wisi już. Tylko tego muszę teraz. Nie mam jak go stuknąć do tamtej strony. Co za dziad. Chyba te wezmę głębiej, trochę już podobijam, żeby to już mi nie zleciało. Będziemy wiedzieć, że się trzyma. Dobra, ja teraz z tamtym tylko trzeba pocyrklować. Jak tu go lekko. Dużo mu nie brakuje, nie? A, coś przeduszkę jakąś trzeba zrobić. Z czegoś. Jeszcze nie wiem z czego. Wziąłem sobie takiego młota, jakby trzeba było go użyć. Czy ja tu sięgnę gwinta? Ale nie przez folię, kurde. Że lepiej tak, o. Nie. Nie dam rady go, kurde, nagiąć. Pierdzielony. Na łapy mi nie spadnie chyba, co? O. Ja pierdzielę. Dobra, muszę coś dłuższego wykombinować. Może to. Przestrząka, to? Gdzie on tu jest? Chciałbym mu uderzyć lekko. Sorry, że tak sapie i jęczę, ale tak sytuacja tego wymaga. Dobra. Mamy to. Mamy to. Zdejmuję tą i dobijamy teraz do końca. Mam nadzieję, że to zadziała jak trzeba. I dobra. Dobijam to. Nie chcę tu końcówką iść za bardzo, ale to z tego powodu na pewno, że jest teraz prostowany w tym momencie, nie? Jak ten. Nie go dobijamy, bo była niezła buła tutaj. Okej, słuchajcie, dałem ciała, bo nie mam podkładek i tylko znalazłem chyba z 8 sztuk, ale już dzwoniłem do żony po drodze z pracy, że ona kupi. Na razie na 3 połapałem tylko, przejechałem impregnatem. No i zabieramy się, już za chwileczkę, kochanie, i zabieramy się za ten, jak to się nazywa, zamierzenie tej drugiej i żeby tą drugą rzucić i żeby był spokój z tą stroną i wtedy przejdziemy na drugą. Dobra, słuchajcie, pierwszego to sobie wymierzę stąd. Mam tu 130, czyli 130. No 130, nie, tak? No tak. 130 i to do środka będziemy mieli 137. 137. Jeśli tu mierzymy od tego punktu, to tu będziemy mierzyć od tego punktu. 137. Tutaj o. Będziemy mieli środeczek. Tak będzie lepiej chyba. I tu później będziemy następny. Będziemy mierzyć już od tego. Po prostu każdy po kolei. Mam tu, jestem naprawdę praktycznie na równo powinno być. Nie wiem, może tam będzie z milimetr, dwa jakieś różnice, ale myślę, że to nie powinno przeszkodzić w tym, żeby to reszta się zeszła. Mam taką nadzieję. Czy tak będzie? Zobaczymy. Dobra, poznaczone. To zabieram się za zawiercenie. No i dobra, jestem. Podnosimy, spróbujemy to ustawić. Nic nie rozwalić. O, przy okazji, gdzie tak? Kurde, spokojnie, panie. Plan był taki, żeby ona szła w drugą stronę dołem. Wpierw ta strona, a później tamta. Ale nie wiem, może się uda jakoś tak wycyrklować. Tylko, że ona chciała mi teraz wyjść stąd, kurde. Źle się obróciła. Nie mam za bardzo jak jej zaczepić teraz o co, chyba że rusztowanie tam ją bujne. Została kopa, o właśnie. O to chodziło właśnie, o to, o to, o. Coś takiego.
teraz znowu zatrzymać to by się przydało. Nie w to! Nie tak to miało być. Dobra, odbiję się w drugą teraz. Nie za daleko. Teraz wyciągnąć i opuścić. I jeszcze w lewo. Dobra, tam już się nam zaprze na tym. Prawdopodobnie na... O, na tym. Jeszcze w lewo trochę. Dobra. No nie pasuje mi tamta strona, że pierw, ale no może jak tu wsuniemy, no zobaczymy. Idę spróbować. Bo. A ty gdzie jesteś? Tutaj, coś już mi tu blokuje. Ten mi tu blokuje. No co, pierwszy ma wejść? A no tak, bo tu jest niżej przecież. Tu było. Co, wylazł już czy co? Nie, no dobrze. A, ten tu nie wszedł. Dobra, ten by wlazł. I tak po kolei teraz. Ten też jest, tamten już siada. Widzicie, akurat w tym przypadku pomocne jest to, że ten, już widzę, że będzie szpara tutaj, nie? Ja pierdzielę, to się popisałem. No tu też już siada. Czy te trzy byśmy mieli, ale naprawdę zaraz. On powoli se idzie. Młotek mam pod ręką. Kurde, czemu tu tak wyszło, że tu taka będzie? Nie no, może aż tak źle nie będzie, ale... Szału też chyba nie będzie. No starałem się jak mogłem, trudno. Siadłeś już? Dobra, te też siadły. Ten już tu widzę, że dochodzi bliżej. O kurde, ale muszę go tu pacnąć. Siadł? Czy nie siadł? Prawie. No dawaj. O, dobra, wsiadł. Następny idzie w dobrą stronę. Widzę, że tam się chyba gnie ona. Pieje na lewo. Dobra, tu nawet nic nie trzeba było robić. Tu też się schodzi fajnie. Zaraz zobaczymy, co to będą za akcje kulawe. Dobra, to dobijamy, co? Oż kurde, nie tak szybko. Co on tak wleciał? Pierdzielony. To już tak łatwo nie będzie. A przez to teraz, że tamten mi wlazł, ten mi nie wejdzie, co? A jak? Za wysoko tamten jest. Kurde, muszę teraz go podnieść. Co za dziad, nie wziąłem żadnego tego. O kurde. Trochę, dużo nie potrzebuję, ale się przekosił i wiecie o co chodzi. Na pewno wiecie. O. Teraz te folie po dziurawie. Kurde, no. Mógłbym ze widłami pomóc w metalaku, ale po co? O ja pierdzie! Dobra, chyba trzeba będzie to zrobić. Nic na siłę, tylko trzeba wziąć większy młotek. Bo mu tu dużo nie brakuje tak naprawdę. Właśnie tak. Dobra, ale jest minięty. Dlaczego jest tak minięty? Jeszcze telefon, zaraz się odzywam. No tak. Jakoś tragedii nie ma, ale szału też nie ma jakoś zbytniego. Zaraz zobaczymy jeszcze, bo tu widzę, że coś przy. O, tam już siadło. Tu też prawie. Tu zawsze to bym mógł jeszcze to ściskiem. O, poszło. No coś tak wystaje ten, no, ale to jest, zobaczcie. I teraz pytanie, o co tu chodzi? On też był tu wygięty i to prostowaliśmy. Ciekawe jak to kurde wyjdzie. Ewidentnie tutaj, zobaczcie, coś jest
Tu w miarę, tu jest ok, nie ma tragedii. Ale dlaczego on tutaj taki jest? Kurde, wezmę łaty kawałek, zobaczymy, czy jest tu lipa, czy nie ma lipy. Teoretycznie powinno być prosto, ale jest krzywo chyba. No, jest tu, zobaczcie. Ten ewidentnie, tak jakby par. Może było błędem, że ja go tu skręciłem od razu, słuchajcie. Padałoby może topier skręcić sobie razem. Nie wiem, zobaczę. Popuszczę tutaj i zobaczymy, co się wtedy stanie. Nie, próbowałem tu popuścić coś czy ten, ale szału nie ma, jeśli o to chodzi. Po prostu ta krzywizna tutaj to wywala wszystko. Niby ta szpilka jest, tak ona trochę pieje też w tamtą stronę, a nic tu za bardzo nie poprawimy. Ja nie będę w nią tłukł też, nie chcę, bo zaraz gwint rozpierdzielę albo coś. Ale spróbuję jeszcze to tak zrobić. O, w ten sposób. Trochę widzę, że się chowa. Tu mamy zlicowane praktycznie już wszystko. No i tu też dochodzi. I jak patrzę wzdłuż, powiem wam, teraz nie zobaczę, bo sobie ściskiem za ten. Jak patrzę normalnie wzdłuż, to jest igła, jeśli chodzi o całą linię długości. Tylko tam, na tym środku, takie jakieś przekuszenie jest, tak jakby wybałuszone to było. No nie wiem. Nic chyba nie poradzę z tym, w razie czego to tylko co będę mógł zrobić, to heblem sobie ściągnąć, nie wiem, od tego punktu do tego, ten środeczek zaimpregnować i tyle, żeby to szło w linii najwyżej, i nie ma co tu za bardzo więcej chyba filozofować nad tym, no bo drewno jest drewno, no. Mogę to jeszcze ewentualnie nałożyć nakrętkę i spróbować szpilkę pieprznąć delikatnie, bo ona teraz tak opieje, to może by coś dało, tylko nie chcę gwinta rozpierdzielić. Gdzie ty jesteś, kurde? No wchodź. Zobaczymy, może to coś da, ale... Wątpię, bo tu cało się rusza. Więc trochę poszła. Dobra, nakrętka, ściągam, ściskam i tyle. Tam złapię jedną jeszcze, tam dwie. Najwyżej sobie jutro to sznurkami posprawdzamy. Na razie chcę się skupić na drugiej stronie. Żeby ten, najważniejsze, cięcie wyszło spoko. Nie mam jakichś tam pretensji zbytnich do siebie. Tu jest co prawda szparka, z drugiej strony też coś jest, no ale jak to mówią, luz konstrukcyjny musi być zawsze zachowany. Dobra, to dokręcam to i przechodzę na drugą stronę. I co, robię folię teraz. Teraz z drugiej strony już tak nie będę nagrywał, bo i tak materiału już jest tyle, że będę nad nim siedział pewnie z półtora godziny, zanim to poskładam. Więc druga strona, wiecie, to samo co pierwsza, chyba że coś się wydarzy. Niespodziewanego, to wtedy się będę odzywał. Okej, u mnie koniec. Koniec na dzisiaj. Można powiedzieć, że jestem z postępów prac zadowolony w sumie. Zawsze mogło pójść gorzej, zaraz wam tu pokażę, co poszło nie tak, jakbym chciał do końca. No i nie wiem, czy podłożyć tam akurat, czy nie podkładać tam, kurde, kawałka czegoś. Mam gdzieś ołów, plastry ołowiu, taki z Anglii, jeszcze płaski, 2 mm. Wszędzie mamy poziom, także to jest elegancko. Tutaj jest też linia, na tamtym nie ma, nie? Na tamtym jest ta różnica. Więc tam będę musiał dopracować. Tu jest elegancko, idealnie. I zobaczcie tutaj. Poziom jest na woczku, ale mamy... Kurde, nie mamy. Nie, no mamy. Taką szparkę delikatną na tym, o, akurat, nie? No jest tu delikatny ząbek. Troszkę za dużo mnie tu poniosło z tym docinaniem i wyszło jak wyszło. Z milimetr dwa jest. No nie wiem, czy jest sens to podkładać, czy nie. Chyba raczej nie będę się o to bił, nie wiem. Nie wiem, czy tu też krokiew będzie wychodzić, czy akurat gdzieś za tym, na tym kawałku, czy na tym, nie? Bo tutaj już by było spoko, ale tu jest taki, no ewentualnie mógłbym, ale to wtedy całość podkręcę. Zobaczymy, jak przy krokwiach będę robił. Zawsze mogę tu popuścić i tu coś wsunąć, właśnie kawałek ołowiu, żeby całość do góry. Także tu fajnie, wszystko mamy zlicowane, szparka jest, no jest trochę, ale co? No trochę luzu konstrukcyjnego musi być, także... Ja kończę na dziś, zaraz sobie paletę jeszcze metalakiem tu wrzucę, żeby z tym całym bałaganem się nie bujać tutaj. No i co? I koniec mamy na dzisiaj. Jutro zobaczymy, no prawdopodobnie rano, nie wiem, coś żona mówiła, że deszcz niby, ale nie wiem, ile w tym prawdy.
zobaczymy, się przekonamy. No i do Sylwka będziemy jechać. Także on mnie kręci w nosie. Rano do Sylwka prawdopodobnie, żeby podziałać z tym wszystkim, ogarnąć temat. No a później zobaczymy, za co będziemy się brać, jak będzie z pogodą. Koło 16 będę jechał tam wykopać podrurę do wujka. Więc taka środa jutro będzie średnia, pewnie zbyt wiele tutaj nie ruszy. Dopiero w czwartek polecimy. No i zobaczymy, z czym polecimy. Jeśli chodzi o te płatwie, to możliwe, że coś jutro w ciągu dnia przyjedzie, ale będzie przyjeżdżał małym samochodem, więc pewnie na kilka razy to będzie, na 2-3 razy, jeśli tam zdążą coś wymoczyć tych płatwi i takie tematy. Także co, ja spadam. Pakuję się, bo już 6, jeszcze po paliwo muszę, kurde, jechać. Także dzięki za dziś. Oby kolejne dni, jeśli chodzi o więźbę, też tak szły w miarę sprawnie. No nie wiem, czy sprawnie, bo to nie jest dużo. Wiadomo, dwa chóry, co robić na co dzień, to pewnie takie murłaty w 2 godziny ogarniają. No ale ja wolę poświęcić trochę więcej czasu i zrobić to dokładnie, niż spieprzyć po prostu. Wiadomo, jak się dzień w dzień robi takie rzeczy, to też inaczej, nie? A jak się raz na jakiś czas, no to tempo na pewno nie jest takie, jakby się chciało. Nie wiem, czy chciało w sumie. I dla mnie jest ok. Zobaczymy, jak będzie dla was, co wy powiecie. Tylko nie krzyczcie głośno. Nie no, żartuję. Dobra, uciekam, bo się rozgadałem. Także trzymajcie się i do następnego. Na razie, cześć. Pozdrawiam.